Peggy 18. Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Fallouta 4. Ostatnio w tej takiej dziwnej lokalizacji wysokiej, w tej kolejce postawiliśmy ostatnią milę, także chciałbym zakończyć teraz u Toma. Ten ma znowu dla nas jakiś punkt obserwacyjny. Uszkodzona jedna szynówka. Leci eks przede wszystkim, także to mnie cieszy. Tutaj coś ta Pam mówiła, że coś dla mnie ma. Tylko pytanie, gdzie jest ta Pam? Centrum medyczne Mass Bay. To jest agent trasy. Bębniarz. No nie wiem, gdzie ona jest, mówiąc szczerze. Tutaj kto jest? A to jest silny. Silny się. Tutaj mają fajny jakiś grobowiec z trupem, spoko, elegancko. No co, i nie ma tej Pam. Gdzie się wcięło? Tu jest. Dobra, może ta coś do nas ma, jakąś misję. 52%. That's prohibitively dangerous. Whisper. How do you feel about getting thrown back into the fire? Tell me about the job. We're still working that out. We've hit a snag with Dr. Amari. You haven't met her. She works in Good Neighbor and she plays a vital role in our organization. Synths are supposed to go to the memory den. The doctor gives them a new set of memories, then they move out. But her latest patient is stuck there. The runner's route has been compromised and we're looking for options. Well, tell me about the options. We're trying to come up with another route that leads to the proper destination. Maybe. Pam, what if we reroute through Lexington? The switchboard is a nexus of Institute activity. Odds of detection increase exponentially with proximity to the nexus. In English, Pam. She means we can't run ops anywhere remotely near switchboard. The Gen 1's blocking the original route have to go. Just tell me what to do. I don't see a way out of this. We do it your way, Carrington. Go to Dr. Amari and tell her rerouting isn't possible. You're there to clear the route for one last run. There's a lot at stake here, so get the job done. Are you injured? No dobra. Czyli generalnie mamy misję. Dobra, gdzie jest to wyjście? Czyli mamy misję troszkę inną. Dobra, tutaj sobie wyjdziemy. Czyli musimy oczyścić szlak przerzutowy z synteków. A może weźmy to zamiast umieszczania tych kolejnych mil. Będzie trochę ciekawiej zawsze. Dobra, tutaj trzeba się wydostać tymi kanałami dla odmiany. Niech będzie. Już wcale jakoś bliżej nie jest. Terminal trudny. Mogę już otwierać, to może się skuszę. Dobra, najpierw bierzemy jakieś według waszych trików trzy hasła, potem weźmiemy reseta. Trzeba szukać tych nawiasków skrupulatnie. Rekord. Jest kolejny. Rekord. Chciałbym wyzerowanie prób, żeby było bliżej. Jest. Jest. Rekordy na razie usuwamy. Jest. Na razie tylko usuwamy rekordy. A gdzie jest wyzerowanie prób? To jest pytanie dobre. Tutaj nic nie ma.
tutaj nie ma, tutaj nie ma. No i cholera, jest problem. Znowu nie trafiłem na żadne wyzerowanie prób. Nie wiem, czy źle coś patrzę, ale może po prostu się nie udało. Teraz niestety, dobra, muszę strzelić na pałę, bo nie wiem co tam było, nie patrzyłem w ogóle. O, i trafiłem na pałę, dobry wybór. Dobra, tutaj jest jakiś rdzeń fuzyjny. Także sobie weźmiemy. No bo czemu nie? Mamy pracownię rusznikarską. To można tutaj sobie coś podziubać. Dobra, chciałbym wyjść na razie. Okej. Taśma. Dobra, weźmy wszystko. Tych śmieciuchów. No i tyle, tak? Tylko ten rdzej fuzyjny tak naprawdę nas tutaj urządził. No ale dobre i to. Może być rdzeń fuzyjny. Zawsze jeden więcej. Dobra, lecimy do wyjścia. Zobaczmy, chyba coś tam wspomnienie o Lexington, ale to chyba ta alternatywna trasa. A teraz mamy udać się do dobrego sąsiedztwa, tam gdzie były te wspomnienia. Pamiętacie, tam również swoje odnawiałem. Dobra, zobaczmy sobie zadania. Wrogowie w pobliżu. Dobra, damy teraz ten doktor Amari. Trzeba polecieć do dobrego sąsiedztwa, ale w pobliżu są wrogowie, także nie mogę. Szkoda. Ciągle coś wrogowie są w pobliżu, gdzie tu wychodzę tylko. Dobra, może teraz. Nadal wrogowie. Wszędzie kurde, wrogowie, no właśnie. Ładnie weszło. Elegancko. Słabą celność ma coś ten pistolecik. Ale jak widać, trafił bez problemu. Galeria Pikmana. Za dużo dźwigam, przydałoby się oczyścić trochę. No widzieli, to jest ten minus, że niestety szybko mi się napełnia teraz. Dobra, damy silnemu. Kurde, nie temu dałem, trudno. Dobra, niech on sobie trochę poniesie. Dobra, zawsze coś. No tak, trochę tego też dźwigam. O, tu jaki fajny pistolecik, proszę bardzo. Elegancki. Dobra, jakieś samoróbki, strzelby. Dobra, zawsze trochę lepiej, trochę śmieci jeszcze mu dam. Zawsze będzie lepiej. Jeszcze stal woziłem, łapasz po na śmierci. Dobra, jest dobrze. Jest dobrze, zobaczmy czy teraz da się przenieść do dobrego sąsiedztwa. Tak, teraz jest. Tu jakie czasopismo? Love and Love. Nie, Life and Love. Żyj i kochaj. Fajnie zrobiony. No dobra, to idziemy do doktor Amari. Tutaj może by się dało trochę posprzedawać tych rzeczy. Zobaczmy, ile ma kapsli. Narzędzia mordu w przystępnych cenach. Tylko 200 ma. Tylko 200. No to słabiutko. Kryogniwo można kupić. Materiały. Dobra, na razie nic nie będę kupował. Nie jestem aż taki bogaty. Pójdźmy sobie do doktora Marii. Memory Den.
pogadajmy. You. You are the one that helped H-222, correct? He mentioned you. The patient is resting right now. Were you hoping to say goodbye? I don't advise it. He's far past remembering anything about his old life. Give him many good memories? Meetings with sexy strangers, that kind of thing? It's a memory wipe, not a fantasy machine. His new world is very mundane and very normal. Nothing that would draw suspicion. Now, what's your plan for moving him? We have to use the original route. There's no other way. That's the plan? I thought you people valued discretion. But fine. I won't argue. The Malden Metro Center is where you need to go. All the Gen 1s there need to be gone, understand? All of them. I'm leaving H-222 and his future in your hands. Once he's gone, we never had this conversation. He was never here. Before you leave, take the holiday. No dobra, wyeliminuj syntki pierwszej generacji. Musimy, jak ktoś sobie jakieś wspominki robi. Czekać, a zobaczę jeszcze w pokoju tego gościa, czy coś ma ciekawego, tego co nie udało się uratować potem i co prawda napisaliście, jak to powinienem zrobić, ale no trudno, nie udało się, takie życie. Metro Malden, gdzie to kurczę jest? Już nie znam tej lokalizacji, ja chyba gdzieś blisko. Dobra, zobaczmy sobie na zadania. Stacja Malden Center, dobra. Dobra, tam się przeniesiemy, bo już tam byłem. Zawsze trochę poodkrywanych lokacji sprawia, że teraz nie trzeba tracić czasu. Co tu na te synteki wybrać? Jaką broń? Przydałoby się coś automatycznego, ale nie za bardzo mam przy sobie. Cholera, już tu są, tak na dzień dobry niestety. No dobra, będziemy syntek Wuchenga. Dobra, na razie. Na razie tak sobie poradzimy jakoś. Potem się coś zmieni. Kto to jest tamten gościu? Zawsze możemy się... Dwustrzałowy pistolet maszynowy. Co to jest? Ciekawe. No ten... Cholera, czyli ten z tym miniganem to jednak nie jest nikt przyjazny, bo stał i nie atakował. Gloria. Z krytykiem może weszło. Dobra, ale muszę się niestety stąd jak najszybciej ewakuować. Cholera, ten jeszcze. Dobra. Kto kto? Supermutant wiadowca. Kurde, mutanci. Jasny gwint na Kazadema. Dobrze, niech się tłucze z supermutantem. Bardzo dobrze. Dobra, spróbujmy ją. Szkoda mi pocisków. Dlatego chciałem ją wykończyć, żeby może jakieś się ostały. Jakąś minę znalazłem? Tutaj jeszcze? Dobra, może z granata pójdzie. Czekajcie, nie wykonano, nie wykonano, o co chodzi? Czemu nie wykonano? Czemu nie wykonano? Czekajcie, bo coś mi tutaj nie pasuje. Zróbmy wczytaj. Czemu nie wykonano?
Czy może niepotrzebnie do niej strzelałem po prostu? Może ona nie strzelała do nas? Nie wiem, sam się kurde zagubiłem w tym. Dobra, zrobię tego loada, no bo to trochę głupie, żeby tak misję zwalić. Gdzie jest ten cholerny samobójca? Dobra. Tam są super mutanci jeszcze. Dobra, może tak się udało lepiej. No, czyli ona jest z nami, dobra, bez sensu. W takim razie zwaliłem to. Coś mi się po prostu pomyliło i tyle. Dobra, weźmy sobie przedmioty. No właśnie, tak na początku mi się wydawało, że nic do nas nie ma, potem wydawało mi się, że jednak do nas strzela. You got the job from the good neighbor side. Dobra. I got it from Griswold's safe house. Maybe we should send for more backup. Drag that candy ass Carrington out here too. I'd pay to see that. Well, since we're both here, what do you say the two heavies join forces and rock the heavens a little? Been wanting to see you in action with my own eyes. Let's do this, Glory. You lead the way, my friend. Niech będzie. Dobra. Wchodzimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rozkręci, to będziemy mieli już sprawę załatwioną. No dobra, oczyszczamy do oporu. Zamknięte na łańcuch. Radixy. Sporo pewnie tutaj się znajdzie fajnych rzeczy. I to mnie cieszy. Dobra, zobaczmy, czy da się może zjeść sobie coś, co daje radiację. O! Niech mi radiację zdejmie. Syntek włóczęga. Elegancko. Pięknie. To śledzenie celów tej snajperce jest całkiem przyjemne. Tu mamy ciągle jakąś detekcję ruchu. Dobra, na spokojnie sobie to wszystko przebadajmy. Tam coś Gloria strzela, my sobie przefiskamy tych. Kurydza. Dobra, mamy
patrolującego synteka. Dobra, trzeba to zmienić. Zmienić broń. O, wypróbujemy sobie. Co on taki mocny? Jak działa nasz Clint Eastwood? Ale ma moc. Ma moc. No, piękna broń. Piękna broń. No, trochę mają mocy te synteki. Nie są takie cienkie wcale. Ależ tutaj tych bajerów różnorakich. Co on tutaj miał? 20 osłony, no proszę bardzo. Karbonowy, syntetyczny jakiś ochraniacz. No dobra. Trzeba brać syntetyczny hełm. Jak wygląda syntetyczny hełm? Schowam broń, sobie zobaczymy. Będę wyglądał, kurde, jak robot zaraz. Sobie tam coś było lepszego na rękę. Syntetyczny ochraniacz na lewą rękę. Dobra, niech będzie na razie. Na razie sobie pochodzę obalający laserowy muszkiet, no proszę bardzo. Za dużo dźwigam, także muszę ciężkiemu trochę dać towaru. Niech ponosi, bo się przyda. Trzeba pisać maszynowy. Taki pistolecik. Sporo tego towaru w sumie. Jakieś może śmieciuchy jeszcze od razu. Dobra, niech ma. I czyścimy dalej. Wejdźmy sobie, o, tutaj do środka. Co my tu mamy? Te wygrzewy, no, jakoś niespecjalnie. Nie wiem, dajcie mi znać, czy opłaca się te wszystkie narkotyki zbierać, jak nie zamierzam ich używać, czy jakaś z tego kasa jest, czy nie bardzo. Dobra, tutaj chyba nic nie ma. Tutaj chyba też w miarę czysto. Są synteki. Z krytykiem walniemy. Wygląda to tak. Elegancko. Ło! Dostałem krytyka chyba za wszystko, niestety. No i co zrobić? Peszek. Po prostu. Teraz sobie wejdziemy tędy po prostu. Dobra, tutaj nic nie było. Chyba nie trafiłem za bardzo. Ale pięknie stanął przy tym granacie. Wprost idealnie. To jest pułapka jakaś chyba. Co wzięliśmy?
Teraz tam się zajmiemy nimi. Coś tu mamy. Elegancko. Tu jest co, jakaś wieżyczka po prostu. Jakieś zasieki. Ołowiany ciemnoochraniacz na... Dobra, niech sobie będzie, będę... Dobra, są jakieś drzwiczki. Średnie. Got it. Rozmawiać chyba nie chce z nami. No to może po nóżkach. O! Fatality. Elegancko. Dobra, coś trzeba przegryźć. Antrykocik z bramina. Tu jakaś książka leży? Nie. Nie, 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 ale jest za to pusty zasobnik na amunicję. Dobra, tu jest winda. Sporo, ta lokalizacja może być spora, także nie wiem, czy nam się uda w tym jednym odcinku to wszystko ogarnąć. Dobra, tu już chyba byłem. Ale może nie. Bo jest po prostu sporo tutaj. Jak musimy wszystkie co do jednego wytłuc, to może to trochę zająć czasu niestety. Ale gdzieś go kurde słyszę, ale... No dobra, tutaj nie, dobra, wracamy. Ale jak nie zdążę, to po prostu sobie odpalimy kolejny odcineczek potem. Terminal łatwy. Dobra, tutaj chyba... Co, tu jest jakaś centralka? I tyle. A tu co mamy? Grubasa. To muszę go dać silnemu. Niech poniesie. Chodź, silny. Ej. Niech poniesie tego grubasa. Bo to trochę waży. Mógłbym taką sobie broń na przykład używać też de facto. Tych dwururek mam 6. Silny nie może więcej nieść. No trudno. Tutaj mamy pułapkę. Chyba. No tak, nie zauważyłem. Trudno. Pudełko ze spinkami. Pytanie, czy to jeszcze i gdzie oni ewentualnie są? Tu mamy minę. Dobra, w takim razie pojedźmy gdzieś. Z krytykiem. Taka niespodzianka. Pięknie wygląda ta broń. Fenomenalnie. Dobra. Tutaj coś jest? Chyba nie. Już powoli nie będę miał miejsca na zbieranie rzeczy. Rdzeń fuzyjny. Hello. 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 Attack. Patrujący syntek.
Wyglądam kurde koń. Fuck, ależ. Ale on mi. Tej energii kurde zabiera. No. On jest silny, kurde, no gdzie ten silny mój? Jednak ta broń jest zbyt mało szybkostrzelna. Muszę sobie shotgunika. To będzie lepszy wybór. Zrobię mu niespodziankę. O, tak jest. Zdecydowanie lepiej. Sobie dziabnę. A co on ma za tą broń, że tak kurde ładnie to... Że tak mi ładnie energii zabierał. Ulepszony, syntetyczny jakiś. Dobra, to ja sobie na razie z tego może postrzelam po prostu. Piłki baseballowe, no to pewnie będzie można z nich robić sobie. Czy jeszcze duża ta lokalizacja, czy nie? Bo nie wiem, czy zakończyć sobie odcineczek, czy w drugim sobie polecimy dalej. Dobra, jeszcze chwilkę sobie zerknijmy. Chociaż tu jeszcze są. Tu jeszcze są. Dobra, to inaczej, słuchajcie, to ciąg dalsze oczyszczenia sobie zrobimy w kolejnym odcineczku, żeby nie było za długo. Także do zobaczyska.